Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i występując Jezusa, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? I Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalemu do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Dobrze znamy tę przypowieść o dobrym Samarytaninie. Chcę, byśmy wspólnie dzisiaj pochylili się w medytacji naszej biblijnej nad tą przypowieścią i odnieśli to do swojego życia. Na początku kontekst dzisiejszej przypowieści. Droga, która prowadzi z Jerozolimy do Jerycha. Żydzi nazywali tą drogę, tak jak jest w księdze Jozuego w rozdziale 18, wiersz 17. Adumim. Adumim oznacza droga krwi, dlatego że jest to droga bardzo niebezpieczna między Jerozolimą, która jest położona 820 metrów nad poziomem morza, a więc na wzniesieniu, do Jerycha, który jest położony 240 metrów poniżej poziomu morza, jest 27 kilometrów. Droga wiedzie z góry, z Jerozolimy w dół, bardzo stromo. Na odległości 27 kilometrów, który dzieli te dwie miejscowości, jest różnica wzniesień ponad 1000 metrów. Droga wiedzie przez tereny pustynne, pełne skał, jaskiń, dlatego nazywali Adumim, dlatego że jest to droga krwi. Wiele było napadów, grabieży i często zdarzały się takie wypadki jak ten, kiedy leży jakiś człowiek na drodze zakrwawiony. I po tej drodze z góry, z Jerozolimy idzie jakiś człowiek, widocznie pielgrzym, Żyd, który został napadnięty, pobity i bliski śmierci. Leży ranny, umierający. Schodzi po tej samej drodze z Jerozolimy po zakończeniu swojej służby kapłan. Popatrzył na niego,
Tekst grecki mówi, przeszedł na drugą stronę drogi. Przeszedł na drugą stronę drogi i bokiem przeszedł obok niego, aby nie dotykać kogoś, kto krwawi, kto być może już umarł, aby nie popaść w nieczystość rytualną. Kapłan, gdyby się dotknął tego człowieka, już nie miałby po co iść następnego dnia na służbę do świątyni, gdyż popada w nieczystość rytualną. Nie może sprawować żadnych funkcji w świątyni. Obchodzi i idzie dalej. Być może miał jutro czy pojutrze pójść znowu do świątyni, by sprawować kult Bogu właśnie w Jerozolimie. I Lewita, przedstawiciel znowu rodu kapłańskiego, podobnie widzi rannego, umierającego człowieka, nie chce popaść też w nieczystość rytualną, obchodzi na drugą stronę i idzie sobie dalej. Też miał widocznie swoją służbę w świątyni. Obaj oddali Bogu cześć, modlili się. Obaj byli głęboko wierzący i pobożni. Obaj służyli Bogu w świątyni jerozolimskiej, sprawując obrzędy i kult Bogu jedynemu. Związani byli głęboko z warstwami kapłańskimi. I teraz widzimy, że oni boją się po prostu naruszyć przepisy prawa, które mówiły, nie dotykaj krwi, nie dotykaj umarłego, bo popadasz w nieczystość rytualną, abyś mógł wejść do świątyni. I teraz idzie trzecia postać, dzisiejszy trzeci bohater, to jest Samarytanin. Samarytanie byli znienawidzeni przez Żydów od 8 wieku przed Chrystusem. W 8 wieku, kiedy Asyria zajęła Izrael, tereny północnej Palestyny i wiele Żydów wywiozła do niewoli asyryjskiej, część Żydów, właśnie zamieszkująca tereny Samarii, zmieszali się z poganami, wstąpili w związki małżeńskie z poganami. Powstała właśnie grupa tak zwana Samarytan, a więc ta kraina, która między północą a południem rozciągała się takim szerokim pasem od Morza Śródziemnego aż do Doliny Jordanu. I Samarytanie byli znienawidzeni przez Żydów jako zdrajców, którzy zdradzili kult jedynego Boga, oddając cześć również obcym bogom pogańskim, wstępując w związki małżeńskie z poganami, odchodząc od jedynego Boga, od prawa Bożego. I Samarytanie zbudowali własne sanktuarium na górze Garizim, niedaleko właśnie miejscowości, gdzie tam się gromadzili na modlitwę. I tam na górze Garizim mieli swoje sanktuarium, oddawali cześć Bogu. Żydzi uważali ich za odszczepieńców, za zdrajców, nazywali ich psy samarytańskie. Talmud, który jest komentarzem do Tory, mówi tak: przyjąć chleb od Samarytanina jest to gorzej niż przyjąć mięso i spożyć mięso wieprzowe. Wiemy, jak bardzo Żydzi wystrzegali się spożywania mięsa wieprzowego, ale przyjąć chleb od Samarytanina było jeszcze czymś gorszym niż spożywać wieprzowinę. A więc tak traktowano Samarytan, jako najgorszych wrogów i nieprzyjaciół. I właśnie ten Samarytanin, schodząc lub wchodząc, być może wchodził do Jerozolimy, szedł z dołu na górę, zobaczył, zwróćcie uwagę, jakie czynności składają się na dzieło miłosierdzia, bo tym Samarytaninem jest Jezus Chrystus, ale ma być każdy z nas. My jesteśmy też wezwani do tego, aby być tymi dobrymi Samarytanami. Zobaczył tego człowieka i kiedy zobaczył, podszedł do niego. To jest druga czynność, zobaczyć i podejść. Wewnętrznie został poruszony. Często język grecki precyzyjnie określa taki stan wewnętrznego poruszenia, litości, współczucia. Jest to słowo greckie splanchizomai,
splędhizomai jest to termin, który używany jest szczególnie do współczucia, które okazuje Jezus Chrystus. Splandhizomai oznacza poruszenie wnętrza, poruszenie aż do trzewi, do wnętrzności, przeszyty bólem i sytuacją tego człowieka. Tak jak Bóg jest właśnie przeszyty naszym grzechem, przepojony naszym bólem i smutkiem z powodu naszych różnych słabości, niewierności, grzechów. Splandhizomai, ten człowiek jest poruszony wewnętrznie, do głębi, do serca, tą sytuacją tego człowieka. Podchodzi, okazuje mu konkretny czyn. To nie jest tylko współczucie teoretyczne, to jest praktyka, to jest uczynek miłosierdzia, oblewa oliwą rany. Oliwa służyła w tych czasach jako środek dezynfekcyjny. Oliwę i wino używano do dezynfekcji ran. Oliwa i wino obmywa te rany, wkłada na swojego właśnie zwierzę i prowadzi go do właśnie gospody. I ta gospoda jest miejscem, gdzie go zostawia i płaci pieniądze za niego. Kolejny uczynek miłosierdzia. Nie jest to teoria. Ten człowiek dokonuje konkretnych decyzji. Miłosierdzie jest związane z konkretnymi decyzjami naszymi. Nie tylko wystarczy zobaczyć, przejąć się sytuacją drugiego człowieka. Ja muszę konkretnie mu pomóc, okazać mu konkretną pomoc. Współczucie to nie tylko teoria, to konkretne uczynki, pieniądze, które wydajemy też na potrzeby innych, na jakąś operację, na jakiś zabieg, na jakieś wsparcie finansowe kogoś, kto potrzebuje takiej opieki. I to jest właśnie wyzwanie dla nas. Zwróćmy uwagę teraz, alegoryczna sytuacja, którą tłumaczą tą przypowieść w sposób alegoryczny właśnie ojcowie Kościoła. Tym człowiekiem rannym, schodzącym z Jerozolimy do Jerycha jest Adam. Pierwszy człowiek Adam, a w tym Adamie każdy z nas, cała ludzkość schodzi od Boga, wychodzi od Boga, idzie w świat. Jerycho jest symbolem depresji. Depresji, a więc symbolem upadku każdego człowieka. Depresja, Jerycho jest to symbol grzechu człowieka. I teraz widzimy, że ludzkość zmierza do śmierci, do grzechu. Upada. Poraniony człowiek jest to symbol właśnie ataku szatana. Szatan jest tym, który atakuje. Demon atakuje. Pożądliwości atakują. Właśnie demon w postaci różnych pokus, pożądliwości atakuje nas. Jesteśmy poranieni naszym grzechem, naszą słabością, demonem. I teraz widzimy, że Stary Testament, a więc kapłan i lewita to są przedstawiciele Starego Przymierza, Starego Prawa, 10 przykazań. Prawa, litera nie ratuje, nie zbawia, nic nie daje. Jakby obchodzi obok nas. Dopiero Chrystus, nowe prawo, nowe przymierze. Chrystus przychodzi jak dobry Samarytanin. Pochyla się nad nami, nad naszym bólem, nad naszym grzechem, nad naszą słabością. Pochyla się przejęty do głębi Jezus Chrystus naszym grzechem, naszą słabością, naszymi różnymi cierpieniami, bólem, chorobą, przejęty do głębi. Zobaczcie, opatruje oliwą. Co znaczy oliwa? Oliwa jest symbolem obecności Ducha Świętego. Oliwą namaszczano królów, proroków, władców, kapłanów. Oliwa jest symbolem namaszczenia w Duchu Świętym, namaszczenia Duchem Świętym, Jego darami. Wino nawiązuje do cierpienia Chrystusa, do Jego krwi. Wino jest symbolem radości, ale również symbolem cierpienia, bólu. Krew Chrystusa przelana za nas na drzewie krzyża stała się naszym odkupieniem, naszym zbawieniem. Oczyszcza nas, obmywa nas krew Chrystusa i moc Ducha Świętego, oliwa i wino. I bierze nas na siebie, poniósł nasze grzechy,
na sobie, bierze nasz grzech na sobie. Święty Piotr pisze w swoim liście, że Jezus Chrystus, Syn Boży, Mesjasz, niewinny, bezgrzeszny, bierze na siebie nasze wszystkie grzechy, grzechy całej ludzkości, poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, na Golgotę. I karczma, do której zachodzi ten dobry Samarytanin, to jest Kościół, to jest wspólnota Kościoła. Kościół dalej się opiekuje nami. Kościół się opiekuje przez sakramenty spowiedzi, pojednania, przez sakrament Eucharystii. Otacza nas opieką sakramentalną, przez sakrament namaszczenia chorych, przez sakrament małżeństwa, kapłaństwa, przez wszystkie sakramenty, przez mszę świętą. Otacza nas opieką. 2 denary dał. Co to znaczy 2 denary? Czemu nie 3? Czemu nie 4? Dlatego, że 2 w Biblii oznacza przygotowanie do Bożej interwencji. 2 oznacza czas przygotowania do Bożej interwencji zbawczej, aby tego człowieka doprowadzić do zdrowia, do uzdrowienia. 2 denary to 2 dni. I 3. dnia ten dobry Samarytanin wróci, powiedział: wrócę, to oddam, jeżeli trzeba będzie coś więcej. 3. dnia Bóg interweniuje. Chrystus zmartwychwstał 3. dnia. 3. dzień w Biblii oznacza zbawczą interwencję Boga, zwycięstwo Boga, triumf Boga, zmartwychwstanie, pokonanie grzechu, szatana i śmierci. Dlatego ta przypowieść odnosi się do nas, do naszego życia, i na końcu trzeba sobie postawić to fundamentalne pytanie: czy ja jestem bliźnim dla drugiego człowieka, dla swoich najbliższych, dla dzieci, dla współmałżonka? Czy otaczam opieką z troską, ze współczuciem, tak jak Jezus otacza mnie opieką i Kościół otacza mnie opieką? Czy ja też jestem dobrym Samarytaninem? Czy może jestem dzisiaj, tak patrząc na tą przypowieść, jak ten kapłan czy lewita, który obchodzę innych obok, przychodząc na drugą stronę, będąc nieczuły, nieczuła na potrzeby innych? Jak często jesteśmy obojętni, jak właściwie nie chcemy się angażować w sprawy innych ludzi, ich cierpienia, ich choroby. Lepiej przejść na drugą stronę, nie dotykać, nie ruszać, nie patrzeć, nie angażować się. Ta obojętność, znieczulica jest bardzo dzisiaj szczególnie widoczna na całym świecie, że ludzie nie chcą dla sobie pomagać. Jest dużo pozytywnych oczywiście obrazów dobrego Samarytanina, ale jest dużo też obojętności. Dlatego dzisiaj sobie warto postawić pytanie w sercu: jak ja dzisiaj reaguję na takie sytuacje w moim życiu, kiedy widzę ludzi cierpiących, chorych, potrzebujących? Jakie jest moje zaangażowanie i moje współczucie serca? Amen.